Cześć kochani, witajcie w kolejnym filmiku. Dziś zapraszam Was na ulubieńców kosmetycznych marca. Zacznę od podkładu, który naprawdę bardzo polubiłam, bardzo pokochałam, bardzo często używałam. I może co dla niektórych nie będzie to żadne zdziwienie, ale jest to podkład Estée Lauder Double Wear Stay in Place. Mój jest w odcieniu i jest produkowany w Belgii. Nawet nie wiedziałam. 2C2 Pale Almond. Kochani, buteleczka 30 ml bez pompki. To jest chyba już tak rozpowszechniony na wszystkich portalach mediowych. To jest chyba tak znany podkład, że o nim za dużo nie muszę mówić. Jedynie co to kolorek mi tutaj nie odpowiada, ale zrobiłam sobie zamówienie na e-naturalne i prawdopodobnie w kolejnych filmikach pokażę Wam co dodaję do tego produktu, aby kolorek jednak bardziej dostosował się do mojej karnacji. Ale jeżeli chodzi o to, o konsystencję, o to jak... O to jak wygląda właśnie na mojej twarzy, o to jak ładnie przykrywa rozszerzone pory, jak długo się utrzymuje, jak naturalnie wygląda, pomimo tego, że to jest dość kryjący podkład. Moim zdaniem to jest jeden z lepszych podkładów, jaki kiedykolwiek miałam i nie wiem dlaczego ja go dopiero teraz polubiłam, zakupiłam. Ponieważ kiedyś posiadałam inny kolor tego podkładu i tamten nie do końca mi po prostu przypadł do gustu, ale teraz wiem, że to jest naprawdę dobry podkład. Także Estée Lauder Double Wear. Kochani, jeżeli chodzi o kolorówkę, może tutaj dalej polecę z kolorówką. Pokażę Wam tusz, który naprawdę bardzo polubiłam w ostatnim miesiącu. I to jest tusz z Max Factora Masterpiece Max. Mascara to jest High Volume and Definition Mascara. Moja jest w odcieniu Black Brown. W ogóle fajny design tej maskary. I powiem Wam, że ona niesamowicie sprawdziła mi się właśnie do moich takich dłuższych już rzęs. To jest szczoteczka silikonowa, która jest tutaj grubsza, przechodzi w bardziej taką chudszą, która bardzo fajnie rozdziela przede wszystkim te rzęsy, wydłuża, pogrubia. Jedynie kolor, ja tutaj sobie wzięłam dark brown, ale ja chciałam oczywiście czarną. Tego nie zauważyłam i to jednak widać, że to jest brązowa, co na co dzień nie sprawia mi to żadnego problemu, natomiast ja chcę wyglądać, wiecie, żeby oczy były bardziej takie wyraziste, wolę jednak czarną i tutaj dokładam wtedy innego. Ale jeżeli chodzi o tę maskarę, to powiem Wam, że troszeczkę z usuwaniem mam problem, ona tak naprawdę zastyga. Ale za to nie osypuje się, fajnie wygląda, naprawdę bardzo często po nią sięgam, dlatego właśnie trafiła do ulubieńców marca, także maskara. Kolejnymi produktami będą to produkty do brwi i tutaj odgrzewany kotlet oczywiście, Catrice, literki, cewerki się wszystko tutaj pościerało i moja jest chyba w odcieniu 0,20 aż coś tam. To jest oczywiście kredka do brwi z Catrice, taka dwustronna. Tutaj trzymam jeszcze jedną, dlatego że to jest moje combo, które używałam przez cały czas, codziennie używam i najbardziej mi się podoba właśnie na moich brwiach. Oczywiście mamy tutaj szczoteczkę do wyczesywania i kredkę. Powiem Wam, że to jest najlepszy produkt do brwi, jaki kiedykolwiek miałam. To jest moja trzecia kredka i właśnie ten odcień 0,20 jest dla mnie idealny i cały czas do niej po prostu wracam. Nie dość, że cena jest bardzo atrakcyjna, bardzo fajnie dostępna dla mnie w każdej praktycznie drogerii tutaj. Znaczy nie w każdej, tylko w Trekpleister u nas i w Kruidvat. Także ja uwielbiam tę kredkę. Natomiast w marcu czy jakoś nawet jeszcze w lutym kupiłam sobie kredkę z Heima i to nie jest dobra kredka, to jest kredka bardzo woskowa, bardzo ciężko się ją nakłada, ale dla mnie właśnie to duo tutaj z kredką z Catrice jest idealne, dlatego że ja sobie tą ciemniejszą tutaj zaznaczam dół brwi, później tutaj kącik i jeszcze tak troszeczkę wypełniam, natomiast z tą jasną, ja Wam może zasłoczuję, nawet słocza nie będzie widać. To jest naprawdę jasny blond. I ona jest właśnie bardzo woskowa, ciężko się aplikuje, ale to jest kredka z Catrice, zaraz obok niej. Tu mam Catrice, tu mam z Heima. Ale ona super właśnie wypełnia mi tutaj początek brwi.
górę tutaj, mogę sobie nią tak fajnie namaziać i wiecie, te brwi nie będą te ciemne, ale będą zaznaczone, będę miała taki, mam efekt, taki ombre i naprawdę bardzo, bardzo lubię tę kredkę, nie wiem czy ona ma jakiś, chyba blond to był, nawet nie ma tej napisane, nie, ale to 12, o, Eyebrow Pencil 12 w Heima. Ale jak mówię, jeżeli chodzi o jakość, to nie jest to dobra kredka, ale kolor idealny dla mnie i właśnie to, że nie jest taka intensywna i dlatego, że jest woskowa, fajnie też przyklapuje te, co niektóre moje włoski. Kolejnym produktem z kolorówki będzie to bronzer, to nie jest absolutnie bronzer, to jest rozświetlacz z Wet n Wild, to jest bronzer SPF 15 Reserve Your Cabana. Jak już mówiłam, Wet n Wild, on przyszedł do mnie rozsypany i dlatego musiałam go reanimować. Jak widzicie, to nie jest, nie ma tutaj nic wspólnego z bronzerem. Absolutnie nie jako bronzer tego trzeba używać, tylko właśnie jako rozświetlacz. Dlatego, że to jest po prostu taki puder rozświetlający. On nie zawiera w sobie żadnych drobinek. Tak się prezentuje. Tak wygląda. Mam nadzieję, że nie jest jakoś bardzo prześwietlony ten obraz. Jest duży, on tutaj ma, ile, czy ja się zaszukam, 13 gramów, wystarcza, wystarczy, ja sobie dzisiaj na przykład, wiecie co, ja troszeczkę wezmę, o, dzisiaj wzięłam i utrwaliłam sobie nim korektor, on do tego najlepiej się nie spisuje, ale powiem Wam, że dlatego, że użyłam prolonguera, takiego bardziej zastygającego, to ten jak najbardziej... Tak na dzisiaj mi się dobrze sprawdził. Także bardzo Wam serdecznie polecam. Wiem, że do Polski chyba weszły kosmetyki Wet n Wild. Także zobaczcie sobie ten bronzer. Slash rozświetlacz. Kochani, dalej, jeżeli chodzi o kolorówkę, będą tutaj produkty do ust, jeszcze będą produkty do paznokci i przejdziemy do pielęgnacji. Pierwszym produktem będzie to kredka z Catrice Lip Liner, konturówka do ust. O numerku 100 Upper Brownside i to jest konturówka, która jest bardzo zbliżona do mojego koloru ust, oczywiście ciemniejsza. Ja dzisiaj mam ją zaaplikowaną i powiem Wam, że ją mogę kombinować z wieloma pomadkami czy tam błyszczykami. Czy to będzie błyszczyk czy tam pomadka bardziej jaśniejsza, czy bardziej różowa. Bordo też bardzo fajnie z nią wygląda. Ja tutaj Wam koło tych innych linii pokażę. Tak się prezentuje, świetnie się utrzymuje. No, w tym miesiącu królowała po prostu na moich ustach. Także bardzo Wam polecam. Jest mięciutka, dobrze się aplikuje, nie wysusza mi ust. Naprawdę fajna, fajna kredka. I powróciłam do mojego ulubieńca. Ja nie wiem, czy on już się pokazywał w jakichś ulubieńcach. Tak mam przeczucie, czy to w zeszłych ulubieńcach. Ale jeżeli... Tak, to przepraszam, ale używałam wciąż, to był Rouge Edition Velvet, Matte Velvet, tak? Nie, Rouge Edition Velvet 07 z Bourjois. To jest, są już znane produkty. On przefantastycznie wygląda właśnie z tą konturówką. I o dziwo, pomimo tego, że miałam bardzo przysuszone usta, naprawdę niesamowicie, aplikacja... Nie sprawiała mi problemu. Usta nie wyglądały może najlepiej, ale za to ta pomadka tak długo się utrzymywała na moich ustach, że szok. I właśnie wtedy, jak miałam przysuszone te usta, to aplikowałam olejek z Clarence'a i to jest po prostu ten Lip Oil, Comfort Oil. Ja mam tą wersję miodową. Słuchajcie, kupiłam sobie też taki praktycznie identyczny olejek do ust. Z Essence jest różnica. Tamten też nie jest zły, absolutnie. Jeżeli nie macie funduszów, nie chcecie w ogóle inwestować w takie droższe właśnie olejki do ust, to tamten jak najbardziej, ale jest różnica. I ja to na pewno wyczuwam. Także ten był... praktycznie jak aplikowałam tą pomadkę, to później sobie odświeżałam tym olejkiem i super moje usta czuły się komfortowo, nie wyglądało właśnie tak przesuszone. Także bardzo często tego używałam. Kochani, produkty do paznokci, które naprawdę uwielbiam. Mam tutaj, to jest odżywka do paznokci, Sesh Natural. Bardzo taka wodnista, nie wiem czy tutaj widzicie, ona tak chlupie.
matte finish, czyli taki matowy finish. Słuchajcie, ona chyba tutaj nie zawiera tego formaldehydu. Chyba że się mylę, chyba że jest pod inną postacią. Ale moje paznokcie, pomimo tego, że sprzątam w pracy, oczywiście wiecie, ja no, nie mogę mieć pomalowanych i w ogóle zapuszczonych paznokci, ale taka długość to jeszcze przejdzie. Świetnie, naprawdę, nie dość, że utwardził mi te paznokcie, one mi się mniej rozdwajają. Do tego nadaje taki, wiecie, delikatny kolorek, to ładnie też wygląda, jest matowa, ale naprawdę bardzo polubiłam tą odżywkę, bardziej nawet jak tą odżywkę z Golden Rose, tą diamentową, naprawdę, tamta mi absolutnie nic nie robiła, także może musiałam używać trochę dłużej, tej używałam cały czas, odkąd mam, cały czas używałam. I hitem hitów w tym miesiącu, od kiedy posiadam ten lakier i kiedy w dni, które nie pracowałam, ale chodziłam na przykład do szkoły, czy tutaj, tak wiecie, wolne dni, używałam lakieru, który mam dzisiaj na paznokciach. W ostatnich filmikach też miałam ten lakier, między innymi. I słuchajcie, ja mam go już teraz, dzisiaj trzeci dzień. Mam tutaj malutki odprysk, który się zrobił od razu po aplikacji, bo ja musiałam oczywiście zaraz coś robić. Ale kolor jest po prostu przepiękny. Jest to róż taki w kierunku troszeczkę mlecznego, nie jest ani za bardzo lalkowy, właśnie rażący, ani za ciemny, jest dla mnie, moim zdaniem jest to idealny róż i ja ten lakier dostałam od Oleńki z kanału Vlog Lola. Pozdrawiam Oluś, naprawdę to jest przepiękny róż i mam nadzieję, że sobie też kupiłaś. To jest Kobo, firma Kobo, kolor Trends. Mój lakier jest w odcieniu 9 Buenos Aires. Słuchajcie, to jest, porównuję go z najlepszymi dla moich paznokci, bo ja mam tak problematyczne paznokcie, jeżeli chodzi o utrzymanie się lakieru i obojętnie czy nałożę jakąkolwiek bazę, ja przeważnie muszę i bazę i top coat nakładać, to ten wytrzymuje 4 dni bez, jedynie jakieś tam lekkie ścieranie się, ale bez odprysków i po prostu wygląda rewelacyjnie. Do tego ja go nosiłam, cały czas się mnie ktoś pytał, w szkole dziewczyny, chyba z 2 czy 3 dziewczyny się zapytały, co mam na paznokciach, że tak ładnie wyglądam. Powiedziałam, że to produkt z Polski, że tutaj na pewno też coś podobnego będę mogły znaleźć, ale niestety ja mam wiele róży w swojej kolekcji, ale ten Kobo pobija po prostu wszystkie róże na łopatki, to będzie chyba mój ulubieniec wiosny i chyba nawet lata, przepięknie wygląda. To właśnie jak mówię, bardzo długo się utrzymuje, bardzo ładnie wygląda, 2 warstwy są potrzebne, aby przykryć płytkę paznokcia bez żadnych prześwitów. On w buteleczce wygląda tak niepozornie, taki róż, ja bym go chyba nie wzięła z półki w drogerii, ale powiem Wam, że naprawdę to jest tak piękny róż. Koniecznie zobaczcie i nie wiem, czy Kobo, ile kosztują te lakiery, ale jest, moim zdaniem jest rewelacyjny. Kochani, przejdźmy już do pielęgnacji. Pokażę Wam 4 produkty, przepraszam, może zacznę od rąk. W marcu moje dłonie były okropnie przesuszone, w lutym, w marcu. Naprawdę walczyłam cały czas ze spierzchniętymi dłońmi, szczególnie tutaj na kostkach, okropnie. I ten krem przyszedł mi z pomocą, to jest Glycerona. Ja zakupiłam go tutaj u nas w Krajtwacie za €99. Bardzo fajny, krótki skład. Świetnie nawilżał, nie przetłuszczał tych, znaczy nie natłuszczał tak, że niczego nie można było dotknąć. Fajnie się wchłaniał, naprawdę bardzo, bardzo pomógł mi w regeneracji moich rąk. Także bardzo Wam polecam, jak tutaj będziecie gdzieś w drogerii. Kolejnym, i może tutaj jeszcze zostając przy dłoniach, przy paznokciach, miałam strasznie przesuszone skórki i ten też sobie radził dosyć dobrze radę, ale byłam w szoku, jak zaaplikowałam 2 razy maść ochronną z witaminą A, którą kupiłam tutaj w polskim sklepie i ona trafia tutaj do ulubieńców, ale ja ją kupiłam niedawno, kilka dni temu i powiem Wam, że nie mam żadnych suchych skórek, żadnych tutaj paznokcie, ręce wyglądają na bardzo zadbane i jedna z Was tutaj, koleżanka z Holandii zaproponowała mi, żebym sobie wypróbowała właśnie ochronną maść z witaminą A, że ponoć jest dobra na wszystko, także zobaczymy, na razie na skórki idealnie. I teraz ją stosuję na stopy, ponieważ moje stopy są w tragicznym stanie, a zbliża się wiosna, zbliża się lato.
czy wiosnę już mamy nawet, zbliża się lato, jest wiosna i zbliża się lato, także reperuję jak mogę i czym mogę te moje stopy. Kochani, pod oczy. W zeszłym miesiącu pojawił się prawdopodobnie ten krem z Shiseido Wrinkle Resist 24. Nadal jest moim ulubionym, szczególnie pod makijaż. Uwielbiam ten krem i jak na razie zostaję przy nim. Nie zmieniłam o nim zdania. Świetnie naprawdę sprawdza się pod moimi oczami, szczególnie pod makijaż. Natomiast w paczuszce od Oli dostałam również krem mask z ziai. To jest maska do skóry wokół oczu z ceramidami 1, 3 i 6. Program naprawczy. Tutaj wiecie co, ta maska już na drugim miejscu zawarte ma parafinę, czyli mineralne oleje. Ale powiem Wam, że to absolutnie mnie przeszkadzało i ja tego nie używałam, tego produktu codziennie, tylko tak co trzeci dzień. Zawsze używałam, jak nałożyłam sobie ten... No, retinol, tak, kwas ten retinoinowy, ale i właśnie potem nakładałam tą maskę tak grubo, tak wiecie, jak maskę i cera mi się absolutnie nic nie przesuszyła po tym retinolu, ale słyszałam, że trzeba uważać. Ania z kanału Kawa bez cukru mówiła, żeby uważać, że ona używała codziennie i po jakimś czasie przesuszyła się jej cera pod oczami po stosowaniu tego kosmetyku codziennie. Natomiast no ja tego nie robię, robię to raz na tak 3 dni, wtedy nakładam sobie grubą warstwę, tak jak maskę i cera jest fajnie zregenerowana, bardzo, bardzo lubię ten produkt. Słuchajcie, on ma te 50 ml i wiem, że nie jest to jakiś drogi produkt, także polecam Wam bardzo serdecznie, jeżeli macie problemy tutaj i chcecie naprawić, odżywić, to spróbujcie tej maski, powinna się Wam też sprawdzić. Ostatnim ulubieńcem w tym miesiącu, w zeszłym miesiącu, to jest Bargello zapaszek. Słuchajcie, uwielbiam ten zapaszek, to jest moja druga butelka, to jest odpowiednik C. Armani. Uwielbiam. I cały czas dostaję komplementy, znów zakupiłam, to jest numerek 115, ale ja Wam wszystkie produkty wypiszę pod spodem, także wiem, że często dostaję, często dostaję od Was komentarze typu fajnie by było, jakbyś wypisywała te produkty, może z ewentualnymi linkami, także postaram się to wszystko zrobić jeszcze raz, bo tak bardzo krótko wspomniałam o tym Bargello. Bargello for Women to jest, są zamienniki, odpowiedniki tych droższych perfum. Prawie wszystkie chyba oni mają w swoim asortymencie z tych takich, wiecie, co mamy w perfumeriach. Jak już mówiłam, odpowiednik C. Armani, numerek 115, z pompeczką, 50 ml. Super, bardzo, bardzo długo utrzymujący się zapach, bardzo intensywny, moim zdaniem lepszy od oryginału. Także zobaczcie sobie, będąc tutaj w Holandii, bardzo Wam polecam. One kosztują 17 euro za 50 ml, a naprawdę są warte wypróbowania. Tak, kochani, to już byli wszystkie kosmetyki, które chciałam Wam pokazać w tym miesiącu. Ja od pewnego czasu nie dodaję żadnych innych kategorii do moich ulubieńców, dlatego że naprawdę nie mam czasu na testowanie, czy nawet na zastanawianie się, co tak bardzo lubię, a czego nie przez moją pracę i przez szkołę, także ja tutaj zamykam się tylko w kręgu tych moich kosmetyków. Jestem bardzo ciekawa, czym Wy miałyście jakieś odkrycia w tym miesiącu, czy w zeszłym miesiącu. Naprawdę bardzo lubię czytać Wasze komentarze i lubię... Często wybierając jakieś kosmetyki, często mam w głowie gdzieś tam Wasze polecenia, tak samo jak było z maścią ochronną. Będąc w sklepie od razu pomyślałam, aha, muszę zobaczyć tą maść ochronną z witaminą A. Także ciekawa jestem Waszych odkryć, Waszych ulubieńców. Ja Wam w tym filmiku bardzo serdecznie dziękuję za spędzony ze mną czas. I oczywiście mam nadzieję, że widzimy się już w kolejnych filmikach. Do zobaczenia, pozdrawiam Cieplutko, pa pa!